Manko, witam was wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. Temat dzisiejszego filmu to ziemniaki. Wiele osób prosiło mnie o zrobienie filmu właśnie na temat ziemniaków po filmie o czosnku. Spodobał wam się sposób, w jaki dogłębnie, że tak powiem, zagłębiam się w różne kwestie związane z danym produktem. No więc przyszła kolej na ziemniaki. Sorry, że musieliście tyle czekać, ale niestety nie mam ostatnio zbytnio dużo czasu. Czekajcie, zapalę światło, bo widzę, że się powoli robi coraz ciemniej. Więc żeby nas noc nie zastała. Dobra, przejdźmy od razu do rzeczy. Jeżeli chodzi o ziemniaki, to wartości odżywcze to tam wszyscy możecie sobie sprawdzić. Ale jeżeli chodzi o witaminy i minerały, czyli profil nie makroskładnikowy, tylko mikroelementów, to jest tak. Ziemniaki zawierają bardzo dużo witaminy C, witaminy B6 i potasu. Tych trzech składników jest w ziemniakach najwięcej, ale oprócz nich znajduje się w nich również sód, magnez, wapń, mangan, żelazo, miedź, cynk, fosfor, fluor, chlor, jod, witaminy takie jak witamina K, B1, B2 oraz biotyna i karoten. Oczywiście mam to wypisane na kartce, nie jestem jakiś tutaj niesamowicie uzdolniony względach pamięci. W każdym bądź razie, no jak widzicie, czy jak słyszycie, no ziemniaki mają bardzo dużo tych elementów, jeżeli chodzi o mikroskładniki. I też weźcie pod uwagę, że przez to, że ziemniaki zawierają około 30 gram węgli na 100, niecałe, w zależności jakie źródła bierzecie pod uwagę, no to możecie ich zjeść relatywnie więcej niż na przykład ryżu, czyli te wartości tych witamin będą też znacznie większe, witamin i minerałów będą też znacznie większe niż w przypadku na przykład makaronu czy właśnie ryżu. No i dodatkowo dzięki temu, że one właśnie zawierają tak mało tych składników, mówię tutaj o węglowodanach, białkach i tłuszczach na 100 gram, to możecie zjeść ich dużo więcej, co jest bardzo korzystne na redukcji, bo bardziej zapychacie żołądek. Ziemniaki oprócz tego są bardzo dobrym źródłem błonnika, tylko najlepiej, żebyście jedli je ze skórką, tak? Tylko że uwaga, nie mówię o takich pyrach, jakie macie na przykład w domu, takie typowe, całe, że aż macie te szare albo czarne te skóry, tylko mówię o takich ziemniakach, coś na zasadzie młodych ziemniaków. Te skórki tak naprawdę są bardzo cienkie i nie powodują żadnych problemów, jeżeli chodzi o problemy trawienne. Wręcz pomagają, bo właśnie ta skórka nie jest trawiona przez organizm i to jest cholernie dobre źródło błonnika. Kolejna bardzo ważna rzecz. Najlepiej jeść ziemniaki, te akurat nie są, bo już zjadłem czerwone, które miałem, ale najlepiej jeść odmiany czerwone z racji na to, że zawierają więcej antyoksydantów. Nie mówię, że te nie zawierają, ale po prostu czerwone zawierają więcej. Ogólnie ziemniaki są lekko strawne, tak? Co jest związane z wysokim indeksem glikemicznym, który też nie jest wyznacznikiem niczego, jeżeli chodzi o kwestie chudnięcia. Dla mnie indeks glikemiczny jest bardziej wyznacznikiem tego, ile możecie zjeść danego produktu. Bo jeżeli na przykład zjecie kilogram tych ziemniaków, tak, no to ich wysoki indeks glikemiczny powoduje, że szybciej one się strawią. Czyli z jednej strony zapełniacie żołądek, ale z drugiej strony to nie powoduje dyskomfortu takiego jak na przykład po dużej ilości płatków owsianych, jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony, że czuje się taki napuchnięty. Bo nawet jak zjecie dużo ziemniaków, to mniej więcej po godzinie, półtorej już nie jesteście, może nie to, że jesteście głodni, ale już nie jesteście tacy pełni, tak? Więc to jest też bardzo dobra rzecz. Dodatkowo ziemniaki jako jedne z niewielu źródeł takich węgli odkwaszają organizm, bo na przykład ryż zakwasza, tak? Tak samo jak makaron, tak samo jak mięso. A z czym jemy najczęściej właśnie ziemniaki? No najczęściej jemy je z mięsem, czyli one niwelują te złe skutki dla naszego organizmu związane z zakwaszaniem organizmu. Więc ziemniaki też właśnie pod tym względem są rewelacyjne. Podobnie jak kasza jaglana, to są w sumie chyba jedyne dwa takie źródła węgli, jeżeli mówimy o takich typowych źródłach węglowodanów, czyli kasza jaglana i właśnie ziemniaki, które odkwaszają nam organizm, czyli powodują, że mamy lepsze pH ogólnie w organizmie. Następna rzecz, ziemniaki działają moczopędnie.
co jest też bardzo dobre, bardzo dobre dla osób, które mają problemy właśnie z oddawaniem moczu w wieku starszym. Dla nas nie ma to większego znaczenia, ale jeżeli macie w rodzinie kogoś starszego, który ma problemy na przykład z prostatą, to ziemniaki, nie mówię, że ziemniaki go wyleczą, ale na pewno mogą pomóc. No, więc to jest kolejna kwestia. Następnie, węgle w ziemniakach to jest skrobia, tak? No znacie wszyscy skrobię ziemniaczaną. Czyli węgle w ziemniakach to jest skrobia, a skrobia w organizmie, nawet po rozłożeniu na te części, czynniki proste, nie powoduje takich strasznych wyrzutów insuliny, znaczy insuliny, wyrzutów cukru do krwi. To jest wszystko powoli trawione w organizmie, co powoduje, że ziemniaki nie podwyższają tak bardzo poziomu cukru we krwi jak inne składniki. Nie będę teraz tutaj już wymieniał jakie. W każdym bądź razie to jest kolejna bardzo pozytywny aspekt związany z ziemniakami. Kolejna bardzo ciekawa sprawa, o tym nie wiedziałem wcześniej, dopiero jak trochę poczytałem, to dowiedziałem się o tym. Co prawda ziemniaki mają bardzo mało białka na 100 gram, ale to białko jest pełnowartościowe. Ma pełny profil aminokwasowy. Co prawda nie są tak dobre jak profil mięsny, ale ziemniaki zaliczają się obok chyba soi. To jest jedyne źródło, jeżeli chodzi o warzywa, z tak dobrym profilem aminokwasowym. Czyli to białko będzie dużo lepiej przyswojone nawet z mięsem. Dużo lepiej się przyswoi to białko niż na przykład białko z ryżu, powiedzmy, tak? Przy czym białko z ryżu też się dobrze przyswoi, ale w każdym bądź razie, jeżeli jesteście na przykład wegetarianami, no to ziemniaki wydarzałbym uwzględnić wam w diecie, bo wtedy dla was nabicie białka jest dużym problemem, a śmiało białko to z ziemniaków możecie traktować wtedy jako białko pełnowartościowe, które na pewno lepiej się przyswoi niż na przykład białko z brokułów czy z czegoś tam innego. Następna sprawa. Te właściwości, o których wam powiedziałem, czyli te kwestie związane z witaminami, z odkwaszaniem organizmu, one zanikają w sytuacji, kiedy ziemniaki macie przetworzone. Ale ja nie mówię o przetworzeniu, że sami w domu sobie coś zrobicie, tylko jak na przykład kupujecie gotowe mieszanki pire jakieś, mrożone powiedzmy, albo mrożone frytki, które tam są już z dodatkiem oleju, to takich rzeczy lepiej nie kupować, bo wtedy tak, jeżeli wam zależy oczywiście na mikroskładnikach, bo wtedy tak naprawdę ziemniaki tracą najważniejsze swoje właściwości prozdrowotne. Najlepiej ziemniaki gotować, ale na małej ilości wody. Najlepiej tak, żeby ona pod koniec już wyparowała, że nie macie w ogóle tej wody w tym garnku. Ale tak, żeby te ziemniaki się nie przypaliły, tak? Jeszcze lepszą metodą jest gotowanie ziemniaków na parze. Albo pieczenie ich w piekarniku w mundurkach. I ogólnie, jeżeli chodzi o gotowanie, nie mówię o takich zwykłych ziemniakach, tych, o których wspomniałem wcześniej, ale jeżeli macie te ziemniaki tego typu, tak, czy jakieś tam młode, no to z taką tą skórką, nie tą twardą, taką jak z pola prosto, no to polecam wam gotowanie ziemniaków właśnie w skórkach i jedzenie ich razem z tymi skórkami, bo wtedy właśnie dużo więcej witamin i minerałów zostaje w tym ziemniaku, bo pod tą skórką jest najwięcej wartości odżywczych w tym ziemniaku. I co jest jeszcze ważne, jak będziecie je gotować za długo i będą gotowane na dużej ilości wody, no to te witaminy się rozpierdzielą, bo większość witamin, jakie występują w ziemniakach, to są witaminy rozpuszczalne w wodzie, więc długie gotowanie spowoduje, że one stracą bardzo dużo swoich właściwości. Jest jeszcze jedna fajna metoda, przeze mnie preferowana, czyli szybkowar. Ja akurat mam w domu szybkowar, dostałem go, więc z niego korzystam akurat przy ziemniakach. Rewelacja, 10 minut i ziemniaki są gotowe. I też nie potrzeba właśnie dużej ilości wody, dodać tam bardzo mało wody i przez to, że ten proces jest bardzo krótki, to też te witaminy nie uciekają tak szybko. No, więc to są metody, z jakich możecie korzystać. Jeżeli chcecie robić frytki, śmiało możecie je robić, ale też bez oleju, tylko po prostu wkładacie pokrojone ziemniaki tak na frytki, wkładacie do piekarnika surowe ziemniaki, które sami kupiliście, albo jeżeli już chcecie kupować frytki gotowe, raczej nie kupicie takich frytek, które będą surowe w 100%, więc lepiej zrobić te frytki po prostu samemu, jeżeli zależy wam na mikroskładnikach. Następnie,
Co tu jeszcze? A, kolejna bardzo ważna rzecz. To musicie uważać na ziemniaki, które już kiełkują. Jeżeli macie w domu za długo ziemniaki, czy kupicie trochę już starsze i widzicie, że mają kiełki, no to musicie te kiełki dokładnie wyciąć i to nie tylko ściąć je lekko, tylko wyciąć je dogłębnie w ziemniaku, no bo one zawierają substancje, które są chorobotwórcze tak naprawdę. Powodują, ta substancja się nazywa dokładnie solanina. Ona występuje właśnie w kiełkach i pod skórką ziemniaka, ale w tych miejscach, gdzie macie taki zielony nalot, czyli czasami macie takie ziemniaki, że one są w niektórych miejscach zielone. Musicie to dokładnie wyciąć, bo ta właśnie solanina powoduje zatrucia pokarmowe różnego rodzaju, jeżeli spożywacie ją często w dużych ilościach, ale jeżeli na przykład będziecie jeść dużo ziemniaków i nie będziecie zwracali na to uwagi, to będziecie ją spożywać w dużych ilościach. I ona naprawdę może spowodować bardzo dużo strat w organizmie. Nie będę się teraz tutaj rozwoził nad tym jakich, bo to nie jest temat tego filmu, ale no uważajcie. Więc jeżeli macie zielone skórki, to ścinajcie je. Jeżeli macie kiełki, to je głęboko wycinajcie i powinno być wszystko w porządku. No, więc to jest to, co miałem wam do powiedzenia o ziemniakach w sumie. Wydaje mi się, że jest to wyczerpanie tego tematu w wystarczający sposób dla przeciętnego Kowalskiego. Oczywiście jak z każdym innym produktem, tak samo jak było z czosnkiem. Ja to mówię po to, abyście mieli świadomość tego, że każdy składnik pokarmowy, jaki dostarczacie do swojego organizmu, ma wpływ na to, jak wasz organizm będzie funkcjonował. Im będą to zdrowsze produkty i lepiej przygotowane, tym lepiej dla waszego zdrowia, ale prawda jest taka, że na poziomie amatorskim nie mamy się czym spinać i możecie sobie jeść jakieś tam frytki normalnie, byle żeby właśnie na oleju, ale możecie te frytki tam w piekarniku zwykłe sobie kupić. Możecie gotować te ziemniaki, bo po prostu nie ma to jakiegoś tak wielkiego znaczenia, aczkolwiek fajnie jest mieć świadomość tego, co dostarczacie z takim ziemniakiem. Bo ja uważam, że to fajne uczucie brać takiego ziemniaka i wiedzieć, że na przykład zjadając dwa takie dostarczam około połowy dziennej dawki witaminy C rekomendowanej dla przeciętnego Kowalskiego, tak? Co oczywiście dla mnie osoby ćwiczącej jest o wiele za małą ilością, ale mam świadomość, że dostarczam te witaminy. I właśnie na tej zasadzie proponowałbym wam podchodzić do tematyki właśnie różnego rodzaju badań, różnego rodzaju artykułów, bo ludzie popadają ze skrajności w skrajność, tak? A nie o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Fajnie jest mieć świadomość, ale miejmy też świadomość tego, że to ma być element naszego życia, a nie nasze całe życie. No, więc tym moim akcentem zakończę ten film. Mam nadzieję, że komuś coś rozjaśnił. Jeszcze jedna ważna rzecz. Ludzie mi zarzucali, że teraz będę jadł ziemniaki, ja wyznaję metody i zasady Bro Science. I to ziemniaki nie należą do właśnie Bro Science i że sam zaprzeczam sobie. Powiem po prostu krótko. Gówno prawda. Dlatego, że w Polsce nie wiadomo z jakich powodów ziemniaki mają złą opinię. Wydaje mi się, że jest to związane z tym, że po prostu często jemy je z sosami tłustymi, polane jakimiś olejami i później nam się wydaje, że od ziemniaków tyjemy. A to tyjemy od tego całego syfu, który dokładamy do tych ziemniaków. A na przykład w Stanach ziemniaki są traktowane na równi z ziemniakami słodkimi, tak? Czyli tak zwane sweet potatoes. Oczywiście słodkie ziemniaki są lepsze, mają większy, więc mają trochę inny profil, jeżeli chodzi o te mikroelementy, ale mają na przykład więcej błonnika, mają mniej węglowodanów, a więcej białka tam minimalnie. Są to nieduże różnice, aczkolwiek no, tamte są jeszcze bardziej dobre pod względem wartości właśnie tych odżywczych. Ale też są dużo droższe, przynajmniej u nas, tak? Więc wydaje mi się, że nie ma się co spinać. Tam kulturyści normalnie jedzą zwykłe ziemniaki. W Niemczech kulturyści normalnie jedzą zwykłe ziemniaki. Jest to traktowane jako pełnowartościowe, normalne jedzenie, jak brązowy ryż, czy na przykład ciemny makaron.
Czy no ogólnie, no jako po prostu produkt pełnoziarny, jak macie produkty pełnoziarniste, to na równi z nimi są traktowane właśnie słodkie ziemniaki czy ziemniaki. Nie wiem dlaczego u nas jest inaczej, ale to jest po prostu mit, że ziemniaki są złe. No. I to było tyle jak na ten film. Zapraszam do komentowania. Jeżeli macie jakieś pomysły na następne filmy z tego cyklu, z tego typu filmów, to piszcie w komentarzach. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, a wam się podobało, to subskrybujcie. No i co? No i to było chyba na tyle. Przypominam o konkursie na nowe logo. No i co? Do zobaczenia.